Co robimy jako społeczność, kiedy chcemy kogoś ukarać? Wsadzamy go do więzienia, prawda? Czyli izolujemy go społecznie. Więc to, co się tak naprawdę stało w kontekście izolacji społecznej, no to wsadziliśmy po prostu ludzi do więzienia w pewnym stopniu. Układ nerwowy dzieci i młodzieży był ciągłym napięciu. Pierwsza wiadomość o groźnej, niebezpiecznej, śmiertelnej chorobie. Potem lęk o życie swoich bliskich. Potem ogrom frustracji wynikających z braku wpływu na to, co się dzieje, na te zaostrzenia, na te zasady. To wszystko wpłynęło na pojawienie się niekorzystnej ilości kortyzolu, który widzimy, że wpływa na pojawienie się zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych. Ponadto, jeżeli się spotykamy z innymi ludźmi, dotykamy się, przytulamy, w przypadku młodzieży to ma olbrzymie znaczenie. Wydziela się oksytocyna, czyli hormon, który pomaga nam w budowaniu więzi. Jeżeli siedzimy w domu, tego nie ma. Stracili kontakt z rówieśnikami, ale bardzo często te straty były dużo bardziej bolesne i poważne. To były straty rodziców, to były straty babci, dziadka, cioci. To są dodatkowe traumy po stracie i żałoba, po stracie bliskich osób, które gdzieś tam zaczynają się na siebie nakładać, bo okazuje się, że no właśnie nie ma kontaktu z przyjaciółmi, nie ma się z kim porozmawiać, nie można nawet, jak ktoś ma taki styl, nie można nawet uciec od tych myśli. Dlaczego młodym osobom trudno jest wrócić do kontaktu na żywo? Przede wszystkim osoby, które mają taką trudność, już wcześniej doświadczały trudności w zakresie relacji rówieśniczych. Myśli, które dotyczą powrotu i obawy, oczekiwania, jakie mamy, jak ludzie zareagują na to, jak wyglądamy. Też będąc w pewnym stopniu w izolacji, stworzyliśmy sobie wizerunek. Jeżeli nasz schemat poznawczy, którym dysponujemy, jest negatywny, no to też myśli, które mamy w związku z powrotem, też będą negatywne. Głównym problemem dla osób, które już rzeczywiście mierzą się z takim problemem, że tą trudność mają i o niej mówią, jest to, że być może w trakcie tych lekcji online mogły doświadczyć różnego rodzaju hejtu. I to, co kiedyś było mówione szeptem na korytarzu, w czasie pandemii było pisane po prostu na forum. I wiele dzieci musiało mierzyć się z takim po prostu publicznym, internetowym linczem. Im więcej dyskomfortu, lęku, tym znowu strategia unikania. Wycofujemy się, unikamy, nie chcemy doświadczać tego dyskomfortu. Jest to naprawdę duża pułapka. Co możesz zrobić, żeby pomóc osobie, która doświadcza trudności w zakresie powrotu do szkoły bądź zmaga się z chorobą psychiczną? Przede wszystkim budować relacje. Relacja jest czynnikiem, który leczy, który pomaga i wspiera. Jak budować tą relację? Zacznij od małych kroczków. Zamiast zaprosić na huczną imprezę, spotkanie, pójdźcie gdzieś we dwoje, w znane wam miejsce, do sklepu, przed dom, powoli, pomału. Przede wszystkim dostrzegać to, być razem, być w swojej obecności i wzmacniać się wzajemnie. Posiedźcie, porozmawiajcie o drobnych, małych, bieżących rzeczach. Możesz delikatnie zapytać ją i nazwać też to, co widzisz. Widzę, że coś się dzieje, chcę ci pomóc. Zapytaj o zgodę, czy mogę ci pomóc. Taka nieustępliwość w tym, żeby mimo wszystko dobijać się, bo osoba, która mierzy się z depresją, odrzuca kontakt i łatwo po prostu zapomnieć później o kimś, kto nie odmawia spotkań, nie odbiera telefonu, ale wydaje mi się, że kropla drąży skałę, że takie niepozostawianie, bycie z tą osobą pomimo jej trudności jest niezwykle ważne.
ta jedna rozmowa być może nie sprawi, że ktoś nagle przestanie mieć depresję, ale tak naprawdę być może być takim ziarnem, które wykiełkuje później i ta osoba, która się mierzy z problemem, zacznie szukać pomocy. Jeżeli dana osoba powie ci tak i zacznie mówić, wysłuchaj, i kiedy usłyszysz, że pojawiają się myśli samobójcze, tendencje samobójcze, dana osoba doświadcza przemocy, nie zwlekaj, tylko zachęć do pomocy specjalistycznej, lekarza psychiatry, psychologa. Są też liczne telefony zaufania. Bądź skontaktuj się z psychokliniką, bądź fundacją Psycha, Strefa Pozytywnych Myśli, bo my też właśnie pomagamy takim osobom. Nie wolno ignorować depresji jako choroby, bo to jest choroba śmiertelna. Thank you.